No taka jest piłka właśnie i w jednym meczu nam Pan Bóg daje, w drugim nam zabiera i zdarzają się takie mecze, w którym przeważamy, utrzymujemy się przy piłce, ale brakuje tego może szczęścia, ostatniego podania, przyspieszenia przed ostatnią piłką. I musimy tak naprawdę do tego podejść no spokojnie, no teraz już jest po meczu i tak naprawdę nie ma co gdybać. Mogliśmy wykorzystać sytuację, ale tak naprawdę mogliśmy. No nie wykorzystaliśmy, no kończy się 0-1. Korona stała na swojej połowie cały mecz, kurde, i przegramy takie po braku, ale wiedzieliśmy co będzie Korona grać, kurde, cały czas tylko broniła, no. Nie strzeliliśmy bramkę, no. Tego brakowało i szkoda takiego meczu. Spodziewaliśmy się tego, przygotowaliśmy się na to, co będą grali i takśmy przegrali. Wszyscy są skoncentrowani i mają wolę walki naprawdę niesamowitą. I no, dzisiaj zabrakło po prostu wykończenia, kropki nad i tak naprawdę, a sytuacje są, to cieszy, no nie cieszy jedynie to, że nie potrafimy ich wykorzystać. Chciałem jak najlepiej wykorzystać szansę, w tym sezonie nie grałem w zbyt wielu meczach i każdym wejściem chcę pokazać trenerowi, że można mi liczyć. Oczywiście idziemy dalej, trzeba głowy do góry i w sobotę następną walczymy dalej. Nie ma żadnego kryzysu, dalej jesteśmy w bardzo dobrej formie i pokażemy to na następnym meczu z Zagłębiem Lubin. Właśnie niestety dzisiaj coś nie poszło, ale w takich momentach właśnie potrzebujemy kibiców, a nie, że zagramy jedną piłkę do tyłu i oni zaczynają gwizdać, bo tak naprawdę to wcale nam nie pomaga, a potrzebujemy tego wsparcia do samego końca. Dzisiaj zabrakło niewiele, a miejmy nadzieję, że uda nam się to za tydzień z Zagłębiem wykorzystać.